Cześć, mam na imię Olga i bardzo się cieszę, że trafiłaś do mnie na kanał. Będziemy praktykować jogę dla lekko duchów. Co to znaczy? Nie wiem, ale jeżeli chcesz poczuć się lekko na ciele i na duchu, to mam nadzieję, że ta porcja praktyki, porcja jogi zaspokoi Twoje potrzeby. Będzie Ci lżej w ciele i lżej na sercu i będziesz mógł się nazwać lekko duchem. Zaczniemy od minutki ciszy. Stańcie sobie na początku maty. Rozluźnijcie barki. Wyciągnijcie czubek głowy do sufitu. Zamknijcie oczy. I tylko poobserwujcie swoje ciało. Możecie je spokojnie przeskanować od czubka głowy do stóp. Postarajcie się puścić napięcia w barkach, w ramionach. Rozluźnijcie twarz. Poczujcie energię przepływającą przez ciało. Poczujcie uziemienie. Podeszwy stóp mocno przylegają do maty. I tylko poczujcie, jak energia płynie przez Wasze ciało. Poczujcie, jak wdychacie powietrze. Jak z wydechem rozchodzi się po całym Waszym ciele. Poczujcie pracę Waszych żeber. Rozluźnijcie brzuch. I dajcie sobie chwilę na pomyślenie o intencji na dzisiejszą praktykę. Jak chcecie się czuć? Czego potrzebujecie? Ja chciałabym czuć się tak samo lekko i beztrosko jak dziś, kiedy wchodzę na matę. Mam nadzieję, że Wy również jesteście w świetnym nastroju. Jeżeli nie, moja praktyka dziś będzie w intencji Waszej beztroski, Waszej lekkości. Jeszcze kilka dłuższych oddechów. Powoli otwórzcie oczy i tylko delikatnie pobujajcie się do przodu, do tyłu. Poprzenoście ciężar ciała na palce, na pięty, na boki. Możecie się trochę pobujać, pobalansować. Przejść na jedną nogę, na drugą. Szukamy tutaj równowagi, ale też troszeczkę próbujemy rozmasować całe podeszwy stóp. I stajecie mocno na nogach, rozluźnijcie barki. Powoli tylko wdech, ręce w górę. Patrzycie przed siebie. I wydech, luźno ręce w dół. Jeszcze kilka razy ze swoim oddechem. Staracie się cały czas oddychać przez nos. Miarowo. Wdech do góry i wydech w dół. Jeżeli macie miejsce z wydechem, możecie odkładać ręce do boku, wdech tak samo. I powoli wdech, ostatni raz góra. Złapcie się za prawy nadgarstek i wyciągacie się mocno w lewą stronę. Rozluźnijcie ramiona. Dajcie sobie chwileczkę tutaj. Powoli wdech do góry i druga strona, lewy nadgarstek, wyciągacie się w prawo. Powoli wdech, ręce w górę i przechodzicie na paluchy. Pięty wysoko, rozluźnione barki, kilka dłuższych oddechów i tylko znowu prawy nadgarstek w jedną stronę. Staracie się utrzymać równowagę i powoli wdech
Druga strona. Powoli wdech, ręce w górę. I wydech, luźno ręce w dół. Rozluźnijcie ramiona. Wdech, ręce wysoko, wyciągnijcie się. I z wydechem skłon, dłonie w dół maty, rozluźnijcie głowę i tylko uginacie na zmianę prawe, lewe kolano. Przechodzicie z nogi na nogę, poczujcie mocno tyły nóg. Kilka długich oddechów, spokojnie. Pozwólcie ciału samemu zrobić tą pracę. Zatrzymajcie się, wdech, plecy proste i wydech, spokojnie przejdźcie do psa z głową w dole. Luźno głowa, wyciągacie kręgosłup i tylko oddychamy. Powoli dłonie wędrują do stóp z tyłu. Tylko złapcie za duże paluchy, wyciągnijcie kręgosłup i z wydechem przyciągnijcie się do kolan. Rozluźnijcie głowę. I powoli wracacie do psa z głową w dole. Klatka piersiowa ciągnie w dół. Staracie się wyciągnąć tyły nóg. I tylko wdech, prawa noga w górę, biodra równolegle. Odłóżcie prawą stopę na matę, dłonie wracają do tyłu. Tym razem całe dłonie lądują pod stopami. Głęboki wdech i z wydechem klatka piersiowa do kolan, luźno głowa. Powoli wdech, plecy proste, wyciągacie dłonie i przechodzicie do psa z głową w dole. Powoli wdech, lewa noga w górę. Odłóżcie lewą stopę na matę, wdech, spójrzcie przed siebie, przejdźcie na początek. Wydech, skłon i wdech, ręce w górę, wyciągnijcie się. Wydech, luźno ręce do dołu. Zapleccie dłonie z tyłu za biodrami, ściągnijcie barki, rozluźnijcie ramiona, przechodzicie na paluchy. Głęboki wdech i z wydechem pięty w dół, ręce za głową. Odłóżcie dłonie z tyłu na biodrach, puśćcie je luźno w dół maty. Stopy szeroko, głęboki wdech i z wydechem malasana, biodra nisko. Rozpychacie się łokciami, patrzycie przed siebie. Jestem ciekawa, czy zrobię to z mikrofonem, ale spróbujemy. Kilka dłuższych oddechów. No i powoli usiądźcie na macie. Odłóżcie stopy, kolana na szerokość bioder, ręce wzdłuż ciała, głęboki wdech i powoli będziemy odkładać kręgosłup na matę. Spokojnie. Chyba się uda. Przyciągnijcie kolana do klatki. Rozmasujcie dolny odcinek kręgosłupa, pobujajcie się troszeczkę na boki. Wklejacie też barki w matę. Spokojny oddech.
i powoli, z wdechem przyciągnijcie kolana do klatki i przez kołyskę przejdziecie do Paschimottanasany, czyli do skłonu. Głęboki wdech, prostujecie nogi, klatka piersiowa w dół, czoło luźno. Zostajecie w skłonie. Powoli wdech, plecy proste. I z wydechem znowu wracamy na plecy. Tym razem przenosimy stopy za głowę. Do halasany, czyli do pozycji pługa. Głęboki wdech i znowu kręgosłup na matę. Wracamy do skłonu. Wdech, góra. Nogi do tyłu. Z brzucha pracujemy tutaj. Jeszcze. Wracacie do skłonu. I trzy razy w swoim tempie. Zapraszam. Zostajecie tutaj. Powoli wdech, klatka piersiowa do góry i wydech luz. Przyciągnijcie kolana do klatki, skrzyżujcie nogi, dłonie przy biodrach. Z wdechem biodra unosicie do góry i przenosicie stopy w tył do deski. Chaturanga. Wdech, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Wyciągacie kręgosłup, rozluźniacie głowę. Powoli wdech, prawa noga w górę. Przenosicie prawą stopę na początek maty, biodra nisko. I powoli wdech, prawa ręka do góry. Spójrzcie za prawą dłonią. I wdech, klatka piersiowa do góry, patrzycie za prawą dłonią, biodra nisko, prawa dłoń do tyłu, wyciągacie lewy bok ciała. Powoli wdech, ręce do boku i wracamy śmigiełkiem, lewa dłoń w dół, prawa do dołu. I przechodzimy na lewą stopę do skandasany. Pięta w dole, biodra nisko. Odkręcacie się do lewej krawędzi maty. Biodra nisko. Wdech, lewa ręka do góry. Powoli wdech, klatka piersiowa do góry. Spójrzcie za lewym barkiem, biodra nisko. Lewa dłoń do tyłu, na prawą nogę. Wyciągacie prawy bok ciała. I powoli helikopter, śmigło, czy jakkolwiek to nazwiecie, prawa dłoń w dół, lewa dłoń wraca na matę i przechodzicie do prawej strony, skandasana, biodra nisko. Odkręcacie się do prawej krawędzi maty i wracacie do psa z głową w dole. Luźno głowa. Wdech, lewa noga w górę. Przenosicie lewą stopę na początek maty. I przechodzicie do wojownika drugiego. Biodra nisko. Patrzycie za lewą dłonią. Prawa dłoń do tyłu, wojownik pokoju. Wdech, ręce do boku. I analogicznie prawa dłoń w dół, śmigiełko, lewa ręka do góry.
I przechodzimy na prawą nogę do skandasany. Biodra nisko, dłonie razem. Odkręcacie się do prawej strony. Wdech, lewa ręka w górę, wojownik drugi, patrzycie za prawą dłonią. Lewa ręka do tyłu, wojownik pokoju. Powoli wdech, ręce do boku i uwaga, prawa dłoń w dół, lewa do dołu, prawa ręka w górze. I wracamy na lewą stopę do skandasany. Dłonie razem. Odkręcacie się do lewej strony, dłonie na macie, pies z głową w dół. Dłonie mocno wklejone w podłogę, pięty w górę, uginacie kolana i będziemy skakać na początek maty. Głęboki wdech do siadu, zapomniałam o tym powiedzieć, dlatego powtórzymy to jeszcze raz. Pies z głową w dół, pięty wysoko, kolana ugięte, pępek do kręgosłupa i będziemy krzyżować nogi na początek maty. Wdech, skok i siadamy. Mam nadzieję, że się udało. Ale na wszelki wypadek zróbmy to trzeci raz. Wracamy do psa z głową w dół. Kilka dłuższych oddechów. I powoli wdech, pięty w górę, kolana ugięte, skok. Nogi wyprostowane, odkładamy biodra. Połóżcie się na plecach. I przejdziemy do świecy. Mocno napinacie brzuch, nogi do sufitu. Jeżeli nie robicie świecy, możecie zostać tutaj. Jeżeli chcecie spróbować, możecie tylko unieść delikatnie biodra w górę. To też jest ok. Albo unosimy stopy do sufitu. W jednej linii, łokcie blisko siebie i oddychamy. Długi, spokojny oddech. I powoli z wydechem odkładacie stopy do tyłu, bardzo powoli. Na grzbiet, jeżeli możecie, albo na paluchy. Możecie zostać w świecy albo z nogami w górze. Złapcie się za dłonie lub za krawędzie maty lub zostawcie dłonie z tyłu na plecach i tylko oddychamy. Powoli dłonie z tyłu, wdech, stopy do sufitu i wracamy spokojnie kręgosłupem na matę. Odłóżcie stopy na matę, ręce do boku i tylko rozluźniamy biodra na prawą, na lewą stronę. Wyprostujcie nogi, zamknijcie oczy. Savasana, relaks.
Wyciągnijcie prawą rękę nie do sufitu, tylko za głowę. Przejdźcie na prawy bok. Lewą dłonią odpychacie się od maty. Przejdźcie do siadu. Weźcie kilka długich oddechów. Dziękuję Wam pięknie za praktykę. Mam nadzieję, że czujecie się świetnie. Zostawcie mi jakiś znak, komentarz, łapkę w górę, łapkę w dół. Jeżeli chcecie, żeby powstawało więcej tych filmów, to piszcie. Dziękuję też bardzo moim wszystkim patronom, którzy wspierają mnie na Patronite. Na dole znajdziecie też link do mojego profilu tam. Bardzo jestem za to wdzięczna, to dzięki Wam odnajduję jeszcze dodatkową motywację, żeby tu nagrywać. Także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że pomagają Wam te filmy i macie tutaj trochę frajdy i znajdujecie lekkość i radość. Ja tak. Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia przy kolejnym razie.